tylko ruch w stawie łokciowym. Prosty nadgarstek, nie skręcaj na tu. Prosty, zablokuj nadgarstek i tylko masz triceps dopinać. O! Jako rozgrzeweczka, żeby ustabilizować mocno cały bark. Fajne są ćwiczenia stojąc na barki. Zwłaszcza dla osób początkujących, które mają problem z utrzymaniem właściwej sylwetki. Dobrze one wpływają na gorset mięśniowy, czyli na mięśnie głębokie, które otaczają nasz kręgosłup i które są odpowiedzialne za prawidłową postawę. I przede wszystkim za naszą siłę w życiu codziennym. Ale na głowę, nie na czoło, na głowę. Tak, pozycja prosta i na to właśnie. Jest zupełnie, Kamil, głowa prosto. Prosto głowa, nie do tyłu. Tak. Tu, rzut spięty, uszlatki spięte, masz stać jak czoło. Jak czoło, tu, stabilnie na ziemi, jak maszyna. Dawaj, góra, tak, i brzuch do pięty. Zobacz, cały czas jest kibel do pięty, tak? Tu. Łokcie przodem. Bardzo dobrze. Dobrze. Góra! Dobrze. Jedziemy. Ułóż kiedy tak, żeby były za przedramionami. O, dawaj, i teraz. Jest inna trajektoria ruch. Dobrze, góra, brzuch spięty, puszczasz brzuch, dupa spięta też, tu śladki, mocno. Prosta postawa, pomóż sobie delikatnie teraz. Widzisz jakieś ciężko? A to są dziesiątki, tak? I o to chodzi właśnie, tu, tu. Dawaj, jedziemy. Kamil nie ma zwątpienia na twarzy. Nie ma. Góra! Mocno! Bardzo dobrze! Przeszyby, tak, tam gdzie jest załamanie. Przeszyb? O tu, tak. I jedziemy łokciami do góry. Pamiętajcie, nie! Brzuch spięty. Tu łopatki z tyłu, pochylone lekko, brzuch spięty i dociągamy łokcie na zewnątrz. Nie, zobacz, ty robisz tu, łokciami ciągniesz. Tak? Tak, ale nie unoś tu, i tylko łokcie ciągniesz, tylko łokcie, koniec. To jest koniec ruchu, ale złapię. Za wysoko. Tylko łokieć mi. Tak, i tylko to. Łokieć. Łokieć wyżej. O, teraz jest dobrze. Tak masz trenować. Teraz jesteśmy już przy ćwiczeniu mięśni tricepsów. Fachowa nazwa trójgłowy ramienia. Składa się z trzech głów, dlatego fajnie jest zmieniać sobie uchwyt. Raz szerzej, raz wężej, neutralny w ten sposób, nachwytem, podchwytem, żeby dobrze zaangażować wszystkie trzy głowy. Prostowanie jako takie, powiedzmy, wstępne zmęczenie, a zaraz sobie przejdziemy do pompek na poręczach. Zobaczymy, jak nie damy rady na poręczach, to jest to fajna maszyna imitująca ten sam ruch właśnie. Mocne dotknięcie, pokażemy wam jak to robić. Nie skręcaj głowy, podejdź bliżej, tu i tylko ruch w stawie łokciowym. Prosty nadgarstek, nie skręcaj na tu, prosty, zablokuj nadgarstek i tylko masz triceps dopinać, o. Tylko tricho. I teraz. Ale Kamil, najebałeś ciężaru, jakbyś się chciał popisać przed jakąś fajną laską, a tu dup nie ma. Za przeproszenie. Dzisiaj jest niedziela, dupki śpią, bo my dawaj. I dawaj, dopina. Nie, zobacz, po co ten ruch? Masz ugiąć tylko staw łokciowy, dawaj. Tu! Mocno! Z wydechem! Z wydechem! Prosty nadgarstek, chwyć ten gryf. Prosty nadgarstek, nie gnij go tak, tu. O, to jest dopiero triceps. To jest triceps. Stało się 300. Waga jak gęś wyścigowa. Ale 7 cm mniej w pasie. Staraj się nie odbijać. Zobaczcie, robimy na tej maszynie do pompek na poręczach, ale w taki sposób, że nie zapieramy się nogami. Chodzi o to, żeby maksymalnie wczuć się w pracę tricepsów.
Jak jesteśmy zaparci, możemy co prawda wygenerować dużo większą siłę, ale nam chodzi o to, żeby zastymulować dobrze mięśnie. Pamiętajcie, ciężar, używane ciężary na treningu mają nam pomóc w ukształtowaniu tej sylwetki. Nie są celem w samym sobie, nie jesteśmy trójboistami ani strongmanami. Jeżeli uprawiacie takie dyscypliny sportowe, to wiadomo, że dla was najważniejszy jest ciężar. Ale jeżeli kształtujecie sylwetkę, to ciężar jest tylko czymś, co ma wam w tym pomóc. Staraj się mieć łokcie wąsko i też tylko wykonywać ruch w stawie łokciowym. Zobacz. Do tyłu łokcie cofnij, cofnij, cofnij. Stąd. Patrz, w takiej pozycji, na tyle ile możesz barkami. I chodzi o to, na koniec przytrzymaj na dole, ale nie ze ścięgna, tylko tak, żeby się rozciągał na maksa triceps. Tu nie będzie duży ciężar. Stąd i góra. Stąd i góra. O, widzisz, teraz jest dobrze. Bo teraz rozciąga się cały triceps, głowa długa. Czujesz? Aż idzie stąd, spod pachy, prawda? Spod najszerszego... O właśnie, o to chodzi. A ciężar wcale nie jest duży. Mamy na maksa go rozciągnąć. To jest fajne ćwiczenie, bo nie dosyć, że rozciąga, to... Już? Jest ok. Jest ciężko, nie udajemy. Masakra. Jak panowie, trening? Dobry, ciężki, nie objadaliśmy się. Nie, było fajnie, było fajnie. Elegancko, taki... teraz już wiem, że te treningi, które sam robiłem, to były takie rozgrzeweczki przed tym sobą. Michał, wyeliminował błędy, chodzi o to, żeby przyjść, zrobić robotę i wyjść. To tak. Jest tak, jak idziesz do pracy, jak na przykład, nie wiem, masz do zrobienia jakiś projekt i wiesz, że go możesz zrobić szybko i potem mieć czas wolny i przyniesie ci to dużo więcej korzyści, bo więcej czasu spędzisz z rodziną, ze znajomymi, to tak samo jest na siłce. Masz przyjść, zrobić co masz do zrobienia, wyjść stąd i po prostu czekać na efekty. Spędzanie na siłowni 2-3 godzin, czytanie gazet w trakcie, podpisywanie na maile, to jest strata czasu, a też nie dasz w ten sposób dobrego bodźca mięśniom. Co prawda, praca będzie wykonana, ja się z tym zgodzę, ale intensywność treningowa jest bardzo ważna i to jest kluczem. Chodzimy, trenujemy, nie gadamy. Dokładnie. I tak jak powiedziałem, brakuje wam motywacji, to wchodźcie na nasz profil, oglądajcie nas i czerpcie chociaż z nas motywację. Bo dla mnie też ktoś był inspiracją i motywacją do tego, co teraz robię. Zresztą cały czas jest. Tajemniczy wojowniku, pozdrawiam cię. Cytując klasyka, najtrudniejszy pierwszy krok. Dokładnie, a potem to już tylko kwestia wytrwałości. Wytrwałości i cały czas motywacji. Widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam.